Przepraszam za glebę na górce. Siema, byki. Siema. Siema. Tomek, chodź, zobaczysz coś. Ty jesteś kaskader, to czaisz, co? A co? No, skutero. A ja widziałem wczoraj. No ale co, na filmie widziałeś? No, na filmie. A na żywo, nie? Słuchaj, tylko są trochę za wysokie obroty i jak zapalisz, to jedzie. Ciągnie na nas. No, ciągnie, no. Ta-da! Ładnie. Jak się wam podoba? Dla widza. Oczywiście nic nie będziemy przy nim robić, możemy go tylko umyć i wlepy poprzyklejać. To jest jakiś chyba specjalistyczny, bo ma na większych kołach jest, nie? Od naszej wersji. No, większe koła ma. A jaki ma ten? Co? Licznik jak od komara. No, licznik jak od komara. A on w milach liczy, ty. Nie, nie, żartuję. Tato, patrz. Wykręciłem nim prawie ponad 40 km na godzinę. Przebieg ma, zobacz ile, 12 tysięcy, tak? Dobrze mówię? 12 800. 800, czyli mniej niż twój. Ale nasz raz zalewany. No, paliwem. Słuchaj, powiem ci tak. Tu na zero odpalasz skopy. On pojedzie od razu, nie? No to musisz trzymać hamulec. A tu kopka jest? Przedni, przedni. Jest. On tu tknięć. No. No tylko przygasa, bo są za wysokie obroty. Chce jechać już. Patrz, ale to świetlany zegar masz. Hydrauliczny hamulec. Nie ruszą trasy działające. Ja się muszę przebrać, to... No musisz się przebrać koniecznie, no. No oczywiście na enduro, nie? Za te pieniądze. Tylko paliwa, mieszankę trzeba dodać. Bo tu jest tylko litr paliwa. Półtorej było. No, ale ja już trochę pojeździłem. No i co by na to? A to będzie szło. No słuchaj, jak sobie kto wylosuje, może sobie tutaj założyć ten dyfuzor. Może no, różne rzeczy sobie tu robić, poprzerabiać, na przykład tu sprzęgło. Pierwszy to od razu plastik. Plastik? Mek. Musi ściągnąć, bo jak będzie na enduro latał. Nie? No popękany jest, to wiadomo, nie? Musi być popękany. Bo to jest enduro, nie? Ale opony ma całkiem fajne, zobacz. No i Niemiec, zobacz, na tablicy niemieckiej, patrz, lata jeszcze. Też trzeba ściągnąć, bo to wiesz, endurak jest, nie? Ładnie. On by sobie lepiej chodził niż na sobie. Nie, nasz to już potuningowany, ale będzie szedł, dobry w teren będzie, bo nie będzie wisiał. A ile to ma koni? Ojej. Jeszcze raz zapytaj. A ile to ma koni? A nikt nie wie. Trzeba spytać. Na hamownię trzeba jechać. Trzeba spytać Niemca. Na hamownię. A pojemności? 50. Niemiec. Dwusów. To jest czterosów nasz? A to jest dwusów. A to jest dwusów. Płakał jak sprzedawał. Ale paliwa nie mamy zresztą. Patrz, rozbrajali go. Rozbrajali go. No, no śluby. Patrz, ale zobacz jaki fajny ten. Dwuosobówka. Zobacz jak wysoko siedzi pasażer. Kuba. Będziesz mógł na pasażera jechać. Patrz, lusterka nawet ma. Dwa. Ja bym tu się zmieścił. I nie latają. To słabe enduro był. Słabe enduro. Ale patrz, plastron jest. Patrz. Plastron jest? No jest. Patrz, tata. Idealnie tu będzie blek, nie? Tatuś. To tu trzeba nalepić od razu. Kuba, masz wlepę? Nie. Wlepy się nam chyba kończą już. Tak mamy chyba. Pięć zostało. Niby się mamy, nie, mamy. Niby się nie rusza. Ale zobacz, jak u nas lata. U nas to lata. No ale bo nasz to jest po przejściach. Nie, coś tu się naprawiło. No i co, generalnie jak wam się podoba skutero? Fajne. Za te pieniądze? 150 zł. Piękne. Tarczowe hamulce z przodu. Piękność. Patrz, pompa. Pompa faktycznie.
umyje się go. Tylny to prawie go nie ma, nie? To trzeba zrobić. Tylny nie hamuje. Bębnowo. Elegant. A to tylko nie wciskaj mocno hamulec, bo koziołka wywinie. Dobra, nie wywinie. To co, Tomek, będziesz testował? Teraz? A kiedy? Jutro. Nie, no jutro. Dobra, ja biorę moją betę. A tu widzę, też były przeróbki. Nie, Tomek, zrobimy tak. Jak ty będziesz jeździł dwusuwem, to ja biorę betę, triala. Dobra? Dobra. To co, przebieranko? Pewnie. Widzę, a ja MRF-a. A gdyby to założyli inny, to może być mocne. Co, myślisz, że założyli inny? No tak mi się wydaje, bo jest spawany, nie? Coś tu widzę, jest przejście, bo tu jest szerszej, a tu jest już węższe. Ale to jest, nie? I tak oryginalny wydech. To co, po prostu im skorodowało tylko. Albo. Ale no mówię, bo tu jest bardzo szeroka, nie? Naspawany był, czyli tu coś musieli... Tu coś a, sobie... tu tak, dobra, już no. Taki sobie dyfuzor no. Mały zrobili, bo sobie zwężenie zrobili. No, żeby większą moc miał. Tak. Wiesz, jak jeszcze no. By się tam pobawił z gaźnikiem, to by było lepiej, nie? Dobra, przybieranko. Okej. Okay. Okay. Enduro! Patrz. Słuchaj, ale wlepę musimy nakleić, tak. Bo to zaraz dwa konie będzie więcej, nie? Bez tego to się nie zaczyna. Trytki to muszą być. W ogóle on był srebrny kiedyś, wiesz, już ktoś go matem ładnie malował, nie? Zobacz, to jest kolor oryginał, nie? Zobacz, to jest dla pasażera, Kuba. Endurowego. Tomek, masz ostatnią wlepę na tego skutra. Najcenniejsza ostatnia. Pukonia. Pukonia więcej. Co, za wysoka jeszcze jest? Nie. I tak się nie zapnąć. Wlepy nie napoiłeś jeszcze. My trytki. Powdro Barta z trytkami. Weźmiemy tryteczki. I paluszki naprawimy. Ostatnia wlepa. Ostatnia idzie na skuter. To co, teścik i potem do lasu jedziemy. Mogłeś krzywo, to by więcej koni miał. O, tak. I ma więcej koni już. Muchy na zębach będą. Gogli nie ma, muchy na zębach. Przepraszam! Trzeba będzie pieniata ściągnąć, bo tak przerywa nim. Ale to jest wariat. To zamielił kołem. Gumę pali. Na koło daj! Mówiłem, że przetestuję! W górę serca! Oj, to chyba za mały rozkręt! Za mały, nie wiedzie! Gleba! Pierwsza gleba na skutera wywalił! Patrz jeszcze! Maneta mu się... Gotuje się. A co to znamy? Perewę, a tam... Mu się zapali tam.
Poczekajcie, po krzywy powyciągam. O! Powiem wam tak, jest mocny, ale trzeba go wyregulować. Trzeba go wyregulować, no. Bo on nie może, nie ma siły jechać. Ale na koło daje. Na starcie jest lepszy kurde niż nasz. Przepraszam za glebę na górce. Od kopa pali, nie? Lepiej pali gumę niż tamten, nie? Zabawa! Na gumę i na koło go daj! Czekaj! No, dawaj! Dobry jest, nie? Nie mogę odpalić triala. Tak, jest cięższy. Patrz, na kółko bym już wyrwał. No, wyrwałbyś? Czyli idę przynajmniej. I bym normalnie jeździł. No i idzie na koło jak szalony, nie? No bo on mocniejszy jest na starcie. Od początku. Tak bym, o, palcami. No, palec tak było. Jeden, palec drugi, hamulec. Mówię, trzeba go podregulować i będzie idealnie. No słuchajcie, zachęcamy was do udziału w konkursie. No, przypominamy, 65 tysięcy subskrypcji. I będziemy... Dwa podstawowe wymogi. Wiek, ile lat? 12 lat. Minimum? Minimum 12 lat. Oraz? Oraz pozwolenie rodziców. Tak. A my lecimy w każde miejsce w Polsce. Czyli od strzała, nie? Obroty trzeba zmienić. A traktonik działa? Nie wiem. Ale patrz, jaki traktonik działa. Ideolka. To nara, hejo, trzymajcie się, piona, nara. Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.